Otwieram 38. zwyczajną sesję Rady Gminy Rzeków w dniu 25 sierpnia 2021 roku. Witam serdecznie Państwa radnych, witam Pana Wójta, witam Pana Sekretarza, witam Państwa Sołtysów, witam też gościa specjalnego, Pana Mecenasa Łukasza Kubła. Stwierdzam, iż zgodnie z listą obecności w obradach sesji uczestniczy dzisiaj 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji. Państwo radni otrzymaliście porządek obrad wraz z zawiadomieniem na dzisiejszą sesję. Czy mamy jakieś uwagi do porządku obrad? Porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, co właśnie nastąpiło. Punkt drugi, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Punkt czwarty, interpelacje, zapytania Państwa radnych i sołtysów. Punkt piąty, odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa radnych i sołtysów. Punkt szósty, wolne wnioski, informacje. I siódmy, zakończenie obrad. Przechodzimy do głosowania imiennego porządku, odczytanego porządku. Pan Stanisław Nowowski. Pan Andrzej Wielkowski. Pan Edward Gryczka. Porządek obrad? Nie głosuj. Pan Rafał Kaczmarczyk. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Jestem za. Pan Zdzisław Majewski. Jestem za. Pan Bogdan Mierzejewski. Jestem za. Pan Ireneusz Mierzejewski. Jestem za. Pan Jarosław Namiotko. Jestem za. Pan Rafał Pupek. Jestem za. Pan Włodzimierz Sikorski. Jestem za. Pani Anna Wojsz. Jestem za. I Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż porządek obrad został przyjęty w głosowaniu imiennym w obecności 14 radnych, 13 głosami za, 1 radny nie głosował. Przechodzimy w takim razie do realizacji porządku obrad. Punkt drugi porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Zagadnienie, nad którym mamy dzisiaj obradować, to było już omawiane dosyć szeroko na wspólnym posiedzeniu komisji. Pan radny Edward Gryczka, zgodnie z zapisami artykułu 383, paragraf 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy, skorzystał z prawa do złożenia wyjaśnień. Złożył oświadczenie wraz z załącznikami w tej sprawie. W tym miejscu jeszcze chcę poprosić kolegów i koleżanki o zachowanie w swoich wypowiedziach zasad związanych z ochroną danych osobowych.
jeśli chętni do dyskusji się wyczerpali, to zamykam dyskusję nad tym punktem. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Jednocześnie chciałabym tylko zwrócić uwagę na zapis artykułu 25a ustawy z dnia tak, że sam pan nie może głosować. Poproszę pan Stanisław Mochowski. Jestem za. Pan Andrzej Gierwatowski. Przyjemnie się. Pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Jestem za. Pan Zdzisław Majewski. Wstrzymuję się. Pan Bogdan Mierzejewski. Pan Ireneusz Mierzejewski. Pan Jarosław Namiotko. Pan Rafał Pupek. Pan Włodzimierz Sikorski. Jestem za. Pani Anna Wojsz. Jestem za. I Małgorzata Żebrowska. W związku z tymi oświadczeniami nie będę głosować na to. A Darek Olek jeszcze. Przepraszam, Dariusz Olek. Jestem za. Często był nieobecny i wypadł mi z listy. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 15 radnych, tak? Bo 15 jest obecnych. 15 radnych, 11 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. Bo ja nie głosowałam. Nie ma tu wiesz, nie pan pamięta. Wyciszenie emocji. Punkt trzeci porządku obrad to sprawozdanie z działalności wójta gminy Rzeszów. Poproszę pana wójta o. Więc tak, Wysoka Rado, Szanowni Państwo Sołtysi.
jeżeli chodzi o same przetargi. Bardzo duży przetarg, pierwszy przetarg unijny, który nasza gmina prowadziła, kiedykolwiek, to jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Żytnie od marca 2021 roku do końca grudnia 2021 roku. Natomiast przetarg, który ogłosiliśmy, to jest przetarg, który będzie obowiązywał do końca 2022 roku. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o samą procedurę postępowania przetargowego, my ją kończymy. Oferty, które zostały złożone są, znaczy złożonych jest kilka ofert. Ta pierwsza oferta jest bardzo korzystna. Mam nadzieję, że uda nam się podpisać tę umowę. Ja nie chciałbym tutaj mówić jeszcze o kwotach, bo nie mam takiej możliwości. Natomiast mam nadzieję, że ten przetarg uda nam się podpisać, bo to by pomogło, umożliwiło nam właściwie, pewnie będziemy musieli podnieść cenę śmieci, ale to będzie złotówka bądź też dwa i będzie to jednak najniższa cena śmieci w powiecie Ostrołęce. Także mam nadzieję, że do tego dojdzie. Cieszę się, że to się tak rozstrzygnie. Jeżeli chodzi o dalsze inwestycje, przetargi w procedurze, jeszcze to budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie, to jest 11 etap. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rzepin, gmina Rzepinica, Poziomkowa i Sadowa. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamiance. Tutaj zachęcam też oferentów do tego, żeby składać oferty w postępowaniu przetargowym. Przetarg jest zamieszczony na naszej stronie internetowej już, także mogą się potencjalnie oferenci zgłaszać. Mam nadzieję, że tych ofert będzie dużo i będą tanie. Kolejne, budowa obiektu sportowego typu skatepark w miejscowości Rzepnik, gmina Rzepnik. Tutaj też pierwsze postępowanie przetargowe pokazało, że nie było osób chętnych. Ogłosiliśmy kolejny przetarg. Mam też nadzieję i zapraszam do tego wykonawców, żeby się zgłaszać i żebyśmy mogli ten skatepark tutaj wybudować. Podpisano umowy przetargowe. Nowe leki specjalne samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą. To jest ten, który ostatnio Wysoka Rada pozwoliła wprowadzić na sesję. 200 tysięcy złotych, z tego co pamiętam, będzie ten samochód u nas we wrześniu. Także już będziemy mogli tym samochodem się cieszyć, a raczej strażacy. Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Jagodową w miejscowości Cbeń, gmina Żeguń. Następnie inwestycje oraz projekty w trakcie. Utworzenie i zagospodarowanie terenu przy kościele w miejscowości Żeguń. Utwardzenie, przepraszam. Dwa, wykonanie instalacji bram roletowych, malowanie włazów żaglinnych natężnie w gminie Żeguń. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gminy. Miejscowości Ławek, gmina Żeguń. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gminy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żeguń, ulica Wiśniowa. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej imienia Mieczysława Czechowskiego w Zbeninie. Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy kościele w miejscowości Żeguń. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przebudowa ulicy Leszczynowej w Żeguniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przebudowy ulicy Przygranicznej w miejscowości Ławę. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przebudowy ulicy Bocianie w Ławach. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kamianka, gmina Żeguń. Tutaj mogę powiedzieć, że jesteśmy już po odbiorze. Kostka została wykonana. W chwili obecnej czekamy tylko na odwarkę teleskopową, ponieważ będziemy chcieli te rzeźby monumentalne, które były na planerze rzeźbiarskim, tam ulokować. Następnie doposażenie placu zabaw w miejscowości Susk Stary, gmina Żeguń. Kolejne opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej numerem konwencyjnym 60/2, 61/2, 62/2, 63, 152/1, 110, jednych miejscowości Przytuły Stare. 14, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Dzbenik, gmina Żeguń. To są działki 317/4, 523, 331, 1, 331/2, 524. Inwestycje, które zostały już odebrane, to jest modernizacja budynków w miejscowości Drwęcz, gmina Żeguń. Tam przypomnę, że udało się przenieść poradnię psychologiczną, pedagogiczną, która była w budynku, to tam, gdzie jest zakres ośrodek pomocy społecznej, kolonii 1B, z tego co pamiętam. Udało się go zmodernizować.
poradnia się mieści. Następnie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich o mocy 5 kW w ramach zadania budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w miejscowości Nowa Wieś Wschodnia i Susk Nowy i przygotowanie dokumentacji projektowej wiatr w miejscowości Czarnowiec, gmina Rzechów. Tutaj dokładaliśmy, z tego co pamiętam, środków finansowych podczas ostatniej sesji i procedujemy tak, żeby się mogły też te inwestycje wykonać jeszcze w tym roku, tak żeby mieszkańcy się mogli z niej cieszyć. Tyle, proszę Państwa, jeżeli chodzi o inwestycje na terenie naszej gminy. Nad większością tych inwestycji procedujemy. One, muszę powiedzieć, że czasami idą z bólem, z ciężkimi bólami w tym roku, szczególnie te odcinki drogowe. Natomiast ja mam też taką prośbę, jeżeli gdzieś te inwestycje, które wykonujemy, przeważnie parkingi, ale drogi przede wszystkim, jeżeli coś się dzieje, prośba o sygnał do Urzędu Gminy w Rzeguniu, zawsze ja przyjadę, bądź też przyjadą nasi pracownicy, będziemy ustalali, będziemy wyjaśniali, tak żeby mieszkańcy byli zadowoleni. Na tyle, na ile można, my zawsze im pomagamy, zawsze wspieramy, zawsze staramy się jakoś dostosować do tego, żeby te oczekiwania spełnić. Nie zawsze się to udaje, natomiast w większości przypadków zawsze znajdujemy jakieś takie rozsądne rozwiązania. Czy też prośba, żebyśmy nie widzieli, żeby nie było takiej sytuacji, że kiedy urzędnicy przyjeżdżają, to już tam jest taka bardzo nabrzmiała sytuacja. Tak, to zawsze przyjedziemy, zrobimy zebranie, porozmawiamy i jakieś takie rozsądne rozwiązanie uda nam się tutaj znaleźć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie wójta za nami. Punkt czwarty to interpelacje, zapytania Państwa radnych i sołtysów. Kto z Państwa radnych, czy z Państwa sołtysów chciałby zabrać głos? To będzie szybko, bo punkt piąty to odpowiedzi. To jeszcze punkt szósty, wolne wnioski, informacje. Wójt, jeszcze proszę. Ja chciałem powiedzieć tylko Państwu, że tak, w tym tygodniu będziemy ogłaszać nowy program. Program, gdzie Państwo wiecie, że na samym początku kadencji chodziliśmy do mieszkańców z programem i ten program bardzo systematycznie realizujemy. Natomiast ja bym chciał zidentyfikować program, jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne. Nie ograniczyć ten program, tylko go rozszerzyć, ponieważ dużą część udało się zrealizować. Ja tylko przypomnę, że mamy przebudowane OSP w miejscowości Zawiele, w miejscowości Rozbory wydzielone pomieszczenia. W chwili obecnej przetarg jest na miejscowości Kamianka. Mamy zmodernizowaną też remizę w chwili obecnej w Borawie już kompleksowo i zaprojektowaną ten w Rzekuniu. Natomiast program będzie zakładał, że do końca kadencji zakupimy i wyposażymy, może tak bardziej, wyposażymy remizy OSP. Trzy remizy będą miały wozy bojowe średnie. Takie wozy, które będą znacznie lepsze od tych, które posiadają, nowsze, sprawniejsze, szybsze, i karetkę pogotowia. To też jest ważne. Tak jak ja zapowiadałem wcześniej, czyniłem takie starania dłuższego czasu, szczególnie po tej pandemii, żebyśmy dysponowali taką karetką pogotowia. Ona będzie wyposażona, będziemy mieli możliwość, żeby w tych czasach, może ta pandemia się skończy, daj Boże, natomiast myślę, że to jest ważne i potrzebne, żeby gmina tego typu sprzętu dysponowała i nikogo nie prosiła, bo wiemy, że w chwili obecnej jest trudno. Natomiast mamy na terenie gminy Rzegór osoby, które są osobami chłonnymi, niepełnosprawnymi, osobami, które czasami trzeba gdzieś przetransportować do szpitala. To też się ujawniło po tym systemie door-to-door, czyli tym samochodzie, który my teraz, tej usłudze, którą uruchomiliśmy. Mając tego typu sprzęt, będziemy mieli możliwość, żeby takie osoby przewieźć, a osoby, które mają taką możliwość, to są właśnie strażacy ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rzegór, którzy mają takie uprawnienia. Poza tym chciałem też nadmienić, że ta karetka pogotowia będzie służyła na zabezpieczenie imprez, które są na terenie gminy. Będziemy mieli możliwość, żeby taką karetkę tam postawić. Strażacy, mamy strażaków, którzy mają takie uprawnienie. Ja bym chciał, żeby ta karetka też tam zabezpieczała tego typu
uroczystości. Także trzy remizy, już dzisiaj mogę powiedzieć, że jeden wóz trafi do remizy OSP w miejscowości Rzekun, drugi wóz bojowy w miejscowości Kamianka, trzeci wóz bojowy w miejscowości Rozwory. Rozwory będą się najbardziej chyba cieszyły, bo strażacy jeszcze nic nie wiedzą, także ale przez 2,5 roku bardzo mocno prosili o to, żeby właśnie tego typu wóz się tam znalazł. Mam nadzieję, że jeszcze na początku przyszłego roku uda nam się te jednostki wyposażyć w wozy bojowe. A druga rzecz to jest to, o czym ja rozmawiałem i mówiłem wcześniej. Koła gospodyń wiejskich, kluby seniora i to też informacja dla Państwa sołtysów. W przyszłym roku chcemy taki program wsparcia tutaj uruchomić, gdzie już powoli przysiadamy do tych imprez, jak Państwo wiecie. Tam będziemy chcieli, żeby na każdy klub seniora i koło gospodyni wiejskiej była określona pula środków finansowych, tak żeby te miejscowości, które posiadają właśnie tego typu instytucje, mogły się integrować. Ja już w chwili obecnej na tym pracuję, także zachęcam do tego, żeby takie koło gospodyni wiejskich, kluby seniora, jeżeli jeszcze gdzieś nie ma, zarejestrować. Będzie określona pula, nie wiem jeszcze w jakiej wysokości. Natomiast taka pula, która będzie pozwalała jedną imprezę w roku zorganizować. Ja wiem, że może to niewiele, ale może i wiele, bo wcześniej tego nie było. Także myślę, że każdy jak te parę tysięcy dostanie, to będzie w stanie taką imprezę właśnie w danej miejscowości zorganizować. Ostatnio gmina Rzekun dzięki właściwie Wysokiej Radzie przeznaczyła środki finansowe dla kół gospodyń wiejskich w kilku miejscowościach. Ja miałem przyjemność tam być i przyznam, że rzeczywiście pięknie to wygląda i wielkie słowo uznania dla pań, które wspaniale to zorganizowały, także myślę, że warto też w to inwestować. I tutaj Marek Karczewski daje mi jeszcze plakat Plener Rzeźbiarski. W tym roku Plener Rzeźbiarski pod nazwą Legendy Zakręte w Drewnie odbędzie się w miejscowości Ławy. Tak jak ja powiedziałem wcześniej, te plenery rzeźbiarskie tak trochę przywędrowały za wóz Lewisa. My rozpisujemy dotacje, pozyskujemy pieniądze i częściowo też współfinansujemy tę imprezę. Natomiast zawsze zostają nam te rzeźby. Rzeźby, jak Państwo wiecie, w tym roku będą częściowo w miejscowości Kamianka, częściowo w miejscowości Rzekun. Jest już jedna postawiona w Nowej Wsi Wschodnim, Tomka Smoktaki na Placu Zabaw. Także tutaj z tego pleneru będą powstawały kolejne tego typu rzeźby, które będziemy chcieli na terenie naszej gminy stawiać. Oczywiście one są w pełni zaimpregnowane. No i myślę, że zdobią po prostu ten nasz krajobraz. Jedna taka rzeźba jest w Teodorowie u Jerzego Gromadki też na skrzyżowaniu dróg. Myślę, że ładnie się prezentuje. Sama impreza będzie trwała od 30 sierpnia do 3 września w miejscowości Ławy. Zapraszamy Państwa, będzie można skorzystać z warsztatów, w jaki sposób się rzeźbi, ale też podpatrzeć, bo to są takie rzeźby nietypowe, monumentalne. Niektóre mają parę metrów wysokości, także zachęcam do tego, żeby z tej oferty skorzystać. Dziękuję. Dziękuję bardzo i w takim razie punkt 7. Stwierdzam, iż porządek obrad został. A przepraszam. Proszę kolega. A gdzie by pan chciał, panie radny? Ja bym chciał na tym czoło. Nie odpowiem teraz na to pytanie. Mamy w przetargu na pewno albo wskazane miejsce, albo mamy wskazane, że my wskażemy miejsce, gdzie on będzie przewożony. Jeżeli jest blisko, to jak bardziej. Czemu nie, tak? Gdzie konkretnie ta miejsce to jest? Przepis? No ale to blisko. Dalej tak samo przy wolnej, tylko 300 metrów. A okej, wiem. Dobrze. Jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście dobrze to spotkamy. Dziękuję. Czy już punkt wolne wnioski, informacje za nami? Poproszę. Pasy. To jest
zawieść, bardzo drogo. No i ten 6 lat jeszcze. Właśnie mieszkańcy mnie prosili właśnie, żeby to bardzo... To na wysokości bloku, tak? Na wysokości bloku. Tak, podeszli się też do blokami. To jest pierwsze. Napiszemy pismo do powiatu, komisji uchwalnych. Bardzo ważne, bardzo nasze kraje, bardzo duży ruch, gdzie bezpieczny. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze w punkcie wolne wnioski, informacje coś mamy? Jeśli nie, to stwierdzam, iż porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję Państwu za uczestnictwo w obradach. Zamykam obrady 38. zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzeszów.